Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. Dlatego jako młody kapłan idę przez życie, pytając o Boga. Byłem świadomy po przebudzeniu, że stało się to, co się stało. Nikt nie musiał przychodzić i mówić mi, że miałeś uraz kręgosłupa, że może nigdy nie będziesz chodził i tak dalej, i tak dalej. Byłem świadomy i od momentu przebudzenia już była jedna tylko myśl, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. O, coś ci spadło. Nie, dam radę. A co się stało tak w ogóle? Jeśli można spytać. Kuska nie skakała nóżki w gnieździe. Taki mały wypadek kiedyś. A ty przychodzisz na basen na jakąś rehabilitację? Czy musisz pływać, czy chcesz pływać? A tak, dla poprawy formy i utrzymania formy przede wszystkim dobrej. Każdego dnia. Już tak nie przejmujesz się tym swoim wózkiem zwykle. Radzę sobie jakoś. Może tobie w czymś pomóc przy okazji. Wiesz, no muszę wyjechać do centrum, ale... Nie jesteś tam. No nie jestem. Nie jadę na rynek akurat, jak trzeba. Może... Ale co, wózkiem nie zawiedzisz? Nie, no samochód czy odpasem. Poważnie? Nie, no jak mnie podwieziesz, to chętnie. No to zapraszam, w jednym kierunku. Dobra. Słuchaj, to wygląda paskudnie, ale czy ciebie bolało fizycznie wtedy, jak ten motocykl na ciebie wpadł, czy się o tym nie myśli zupełnie? Ja tam straciłem przytomność, więc może i dobrze, bo jakoś byłem tego wszystkiego może nieświadomy i niewiele pamiętam. Przebudziłem się kolejnego dnia, więc ani nie bolało, ani nie czułem nic strasznego. A nie miałeś takiej myśli, jejku, cały mój świat runął w gruzach? Na początku trochę też lekceważyłem tę sytuację. Wydawało mi się, nie, tydzień, dwa, miesiąc maksymalnie. Przecież kilkanaście dni po wypadku kupiłem jeszcze dwa silniki, które miały służyć mi za chwilę, bo w głowie tkwiła mi taka myśl, że miesiąc i ja wrócę normalnie do jazdy, więc byłem nakręcony na ćwiczeniach. Gdzieś tam przyzwyczajałem się do tej myśli, że jest coraz ciężej, ale wyznaczałem sobie kolejne terminy, tak jakby na to, żeby czuć się coraz lepiej, ażeby móc coraz więcej zrobić samemu. Jedyne, czego żałowałem i żałuję do dzisiaj, to to, że nie mogłem zrealizować swoich planów, tak jakby, bo miałem jeszcze masę myśli nad tym, aby poprawić wiele rzeczy i żałuję tego, że nigdy się nie dowiem, co by to przyniosło. Cegielski dobrze, ale Tomasz Golob wypycha rywala. Cegielski przy krawężniku jest przed Golobem. Ach, jak przeszedł tuż za kołem Dobruckiego. Niesamowita walka. Cegielski znów atakuje i znów wychodzi do przodu. Jakaż waleczność. Zdecydowanie technika, myślenie na to, że jak przyciął teraz do krawężnika... Słuchaj, to trochę dziwnie wygląda, bo jak się widzi ludzi na wózku, to raczej każdy myśli, że to są ludzie potrzebujący pomocy, biedni, a ty masz super auto, świetnie sobie radzisz. Gdzie ty pracujesz, powiedz? No różnymi rzeczami się zajmuję, ale najwięcej czasu, że tak powiem, w trakcie sezonu żużlowego, bo kiedyś jeździłem przecież, a teraz zajmuje mi praca w telewizji, to znaczy komentuję, czy jestem takim ekspertem od,
od tematu właśnie żużlowego i jeżdżę na te wszystkie mecze, na różne transmisje dla dwóch telewizji, więc jest trochę zajęć w związku z tym. No a poza tym prowadzę stowarzyszenie żużlowców i zawodnikom różnym pomagam. A co ty czujesz, jak na przykład na torze widzisz wypadek? Zawodnicy leżą, ktoś nie wstaje? Myślę, że mniej to przeżywam niż każdy przeciętny kibic, bo wiem, co dokładnie się wydarzyło i chyba potrafię ocenić to, jaki groźny był to wypadek, bo czasami wyglądają naprawdę strasznie, a tak naprawdę widząc dokładnie, gdzie zawodnik leci, jak, w co uderza, to wcale nie zapowiada się, że coś tam się stało. I często wypadki po prostu tylko wyglądają na groźne, a wcale takie nie są, na szczęście. A ty myślisz, Krzysiek, że kiedyś będziesz mógł z powrotem chodzić? Spacerować sobie po tym rynku jak za dawnych czasów? Myślę, że tak. To znaczy, ja nie mam takiego uczucia, że ja nie chodzę, bo ja codziennie stoję, ja codziennie trochę spaceruję, oczywiście z lekką pomocą, ale niewątpliwie ciężka praca wciąż przede mną i robię wszystko, żeby do tej sprawności na tyle wysokiej dojść, żeby poruszać się wszędzie o własnych siłach. Ale jestem przekonany, że jestem w stanie dokonać rzeczy teoretycznie niemożliwych, bo do tej pory też mi się udało wiele już osiągnąć, a wydawało się to niemożliwe, patrząc na sam uraz i jego poziom, więc myślę, że kolejne jakieś tam granice będę przełamywał, a jestem przekonany, że jestem w stanie to zrobić. Cegielski ze startu z taką prędkością i cegła jest chyba pierwszy. Tuż za nim w czerwonym kasku Krzysztof Cegielski i wyprzedza teraz Rybniczanina. Tomasz Golob chyba odpuścił, jedzie po swojej orbicie, a Cegielski znów atakuje i znów wychodzi do przodu. Jak ta nawet te złe sytuacje, niewytłumaczalne, wydające się właśnie bez sensu, mają coś w sobie, czego nie od razu możemy doświadczyć, nie od razu to widzimy, a jednak po jakimś czasie wydaje się, że gdyby tego nie było, gdyby nie stało się to, co wydawało nam się bez sensu, to nie wydarzyłoby się coś kolejnego, co za jakiś czas się dzieje. Ten wypadek był takim punktem zero, od którego już może być tylko lepiej. Im więcej czasu mija, tym piękniejsze sytuacje w życiu mnie spotykają. Do dzisiaj nie mogę się pogodzić z tym, że gdzieś ten wózek funkcjonuje ze mną i na szczęście nie mogę się do niego do końca przyzwyczaić, bo często o nim gdzieś zapominam. Wychodząc z samochodu na przykład chcę wyjść normalnie na własne nogi, zapominając o tym, że przecież muszę poczekać na wózek, więc walczę o to, żeby ten wózek gdzieś tylko w coraz mniejszym stopniu był mi potrzebny. W jesieni ubiegłego roku udało mi się z pomocy przyjaciół próbować swoich sił. Stwierdziłem, że na tyle jestem silny, że mimo tego, że nogami sobie nie pomogę podczas jazdy, to wydaje mi się, że dam radę. No i spróbowaliśmy, gdzieś tam nogi przywiązaliśmy do motocykla. No i pojechałem, jak się okazało. Fantastyczne uczucie po tylu latach wrócić i generalnie w głowie czułem to samo, co kiedyś. Głowa chciała więcej zrobić, niż mogłem fizycznie. Myślę, że jeszcze kolejne treningi przede mną. Tak, jedziemy.